Cześć, witajcie kochani. Ale wali co słońce. Wow. Taki krótki, luźny live, żeby się z wami spotkać tylko. Dojechaliśmy do Karpacza na upragniony odpoczynek w końcu, bo za dużo się ostatnio dzieje. Za dużo się dzieje złego niestety. Także taki kilkudniowy reset był mi bardzo potrzebny. Jestem tutaj z przyjaciółmi. Dojechaliśmy do Karpacza. Właśnie Mateusz tutaj wchodzi do mnie. Siemano. To jest Mateusz. Cześć, witajcie. Robimy sobie live'a u mnie na zwykłym kanale, na moim prywatnym. Nie robimy na Andrzej Nacjonalista ani na Rebel24. Jest 6 osób, także tak. Chciałem się z wami spotkać. Witajcie panocki. Witajcie panocki. Mamy piękne tereny. Tak. Możesz pokazać tutaj. No właśnie, już pokazałem na rozbiegówce, ale jeszcze wam pokażę. Że taka sytuacja. Że w końcu, no kiedyś trzeba odpocząć. Kiedyś trzeba odpocząć. Za dużo się dzieje. Tam słońce tak wali, że normalnie nic nie widzę. Ja też. Cześć Bogdan, Stan. Witaj, siemano. Jutro jedziemy do Karpacza. Tak, to znaczy jesteśmy w Karpaczu. Aha. No, jesteśmy w Karpaczu. Jesteśmy w Karpaczu, jesteśmy w gościach u zaprzyjaźnionej rodziny. Mojej narzeczonej. Tak, i jest normalnie pięknie. To było jedno z moich marzeń. Nigdy nie byłem w Karpaczu, pierwszy raz tutaj jestem. Jutro odwiedzę jednego z... Dawaj jutro na Szrenice. Szrenice. To już trzeba tutaj Marii zapytać, albo pana Wieśka, bo ja tu nie znam terenu. To zapytamy tutaj gospodarzy, gdzie to jest. Mam już jeden adres od jednego obserwatora mojej strony, Andrzej Nacjonalista. Już mi podał adres, numer telefonu, także chciałbym się z nim spotkać, ponieważ ma bardzo gruby temat, ale najpierw nim wam przedstawię ten gruby temat, to chciałbym się z nim zapoznać, porozmawiać i po prostu rozeznać sytuację, jak wygląda ta gruba sytuacja. Hejka chłopaki, pisze Małgorzata, witaj. Siemano. Witaj, cześć. Że jak mówię, taki luźny live, po prostu tak sobie teraz kurzymy. To znaczy ty kurzysz, ja sobie może zakurzę. Kurczę, jestem szczęśliwy, że w końcu udało mi się, udało mi się wyrwać. W inne góry pojechać. Tak, w inne góry. Chociaż góry mam na co dzień, widok z okna, z tarasu. Góry mam na co dzień, kiedy jeżdżę na rowerze po górach u nas w Bielsku Białej. Jaka piękna pogoda, miłego odpoczynku, pisze Agnieszka. Tobie również życzę miłego odpoczynku. Również. A tu jest, wiesz, tak specyficznie, inaczej. Co wam powiem, nas, jest naprawdę taki spokój. No. I dopiero co, no nie wiem, 2 godziny temu chyba dojechaliśmy na miejsce. No tak. Zapraszam was w ogóle na relację na moją stronę Andrzej Nacjonalista, gdzie opowiadam o tym, jak spotkaliśmy żołnierza upaińskiego z szeregów wojsk Azowa. Spotkaliśmy go w pełnym umundurowaniu. Mało tego, miał tutaj na szyi. Miał znaczek Azow. O, właśnie przyjechały dziewczyny, już wam pokażę. Pojechały. Po co one pojechały w ogóle? Na festyn. Na festyn. Pojechałem. Po grochówkę dobrą. Tak, pojechałem po grochówkę podobno, już wam to pokażę. Są, dobra, jadą. Jadą dziołchy. SBki. SBki, bielsko-biała, jak najbardziej. Dobra. Nie wiem, czy sobie życzą nagrywania, więc wbijam kamerę z powrotem na siebie. No, także zapraszam was po pierwsze na Rebel24 i Rebel24 TV. Tam Jowita opowiada o tym, co powinien wiedzieć każdy uczestnik uroczystości upamiętnienia rzezi wołyńskiej w Warszawie.
Tu, że przerwę, to jest moja córka tutaj. Tak, tu mamy psinkę. Tak. Tu mamy psinkę. Chcesz być na relacji mody? Nie chcesz, co? Nie chcesz być? Dobra. Bo tu mamy takiego Batmana zajebistego. Pokazałbym wam. Chcesz? Dobra, to, no. Dobra. Batman. Batman, Batman będzie na relacji. Tu jest Batman. Tam są dziołchy. Rozpakowywują jakieś zakupy. Siebycka przyprowadzi. No. I dokładnie. A tu jest druga która. A tu jest jeszcze jeden. Piesie już wam pokazuję. Muszę wziąć drugą, nie? Dobra. A tu jest moja druga córa. A to są siostrzyczki tak w ogóle. Tak, to są siostrzyczki. Tak. To są siostrzyczki. Takie kudłate. Włosiate, kudłate. Takie kuczeki. Dwa białasy. Także wejdźcie, zapraszam was na stronę Rebel24, Rebel24 TV. Tam jest relacja Jowity, która opowiada w samochodzie o tym, co powinien wiedzieć każdy. Ja z flaszką. O, z flaszką dziewczyny. No to są. Relacje robią. To są porządne dziewczyny, które pojechały nam po flaszkę. Nie promuję alkoholu, nie promuję też narkotyków, nie promuję tytoniu. Ale no co, no czasem trzeba się zresetować, chyba sami rozumiecie, nie? Pies, a tu jest jeszcze piesek po operacji, dlatego ma taki kubraczek na sobie, już wam pokażę. Taki piesek. To jest Sisi. A tu jest Maria. Tu jest Maria, jest Sisi, jest Sylwia i jest Batman. Batman jest najlepszy. O, Marek napisał. Marka bardzo lubię. Co on tu napisał? Zaczynam śledzić, trzeba się na... No Marku, jak najbardziej. Ja już mam trzy osoby takie, wiesz, zajebiste w naszych klimatach. Tak jak kiedyś, pamiętasz Marku, jeździliśmy na freeboardzie z Tomkiem, z Bartkiem. Tak, jak najbardziej, Marku, musimy się zgadać na nasze Enduro Trials w Bielsku-Białej. Na rowery, tak. Jestem jak najbardziej na tak. Oj, na panie. Dobra, bo przerwałem temat. Chciałem was zaprosić na Rebel24 i Rebel24 TV i na stronę Andrzej Nacjonalista. Tam Jowita mówi o tym, co powinny, jak powinny jakby działać wszystkie osoby, które uczestniczyły w wydarzeniu, na które wpadł ten zamachowiec. Łukasz K. bodajże. Nie chcę pomieszać, ale Łukasz na pewno. Który podszedł do nas i zostawił nam pod nogami pocisk, jak się okazało później przez prokuraturę krajową. Czyli między innymi przez chyba pana Ziobrę, tak? Grają tam? Że był uzbrojony i był to prawdziwy zamach. Tak jak wpierw myśleliśmy, że to jest prowokacja, tak się okazało, że to był rzeczywisty zamach. Także zapraszam was na tą relację i na kolejną relację z naszej trasy, kiedy jechaliśmy tutaj do Karpacza właśnie i spotkałem żołnierza, upaińskiego żołnierza, który miał tutaj na szyi wydziarany znaczek Azowa. I pytanie, co żołnierze Azora robią w Polsce? I pytanie też również do ludzi, co o tym sądzicie? No i właśnie, co o tym sądzicie? Bo mnie to trochę zraziło. Co tutaj robią? Ale to jeszcze była kwestia taka, że później w tym Taurusie, jak wszedłem, to Ukraińcy zapytali. Tak, komentowali Ukraińcy. Tak. Te Polaczki nagrywają. Tak, nie? Upaińcy komentowali, jak zobaczyli mnie, że nagrywam tego żołnierza z Azora. Tak. Komentowali, o, Polaczki nagrywają, nie? Także... Ja w sumie się boję w tym kraju żyć teraz. No właśnie, nie? Teraz nie wiadomo, czy mamy się czego obawiać, czy nie. Według mojej oceny, mojej prywatnej, też. Bo jesteśmy u mnie na prywatnym profilu, nie jesteśmy u mnie na dziennikarskim profilu Andrzej Nacjonalista, ani na dziennikarskim profilu Rebel24. Dokładnie. Także tutaj mogę mówić, co zechcę, nie ponosząc jakby... tak wielkich konsekwencji, jeżeli mówiłbym jako redaktor Rebel24. Także moja ocena jest taka, że my się nie damy zastraszyć. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. A, my jesteśmy Polakami. A wiecie, co mam jeszcze powiem? Wszystkim tym, którzy miesiąc, dwa miesiące temu stali w Bielsku-Białej, w ratuszu
po paszporty, tak. Pokazuje tak. Fuck off, kurwa. Przepraszam za przekleństwo, ale po prostu kiedy widziałem te kolejki, te zdjęcia, kiedy widziałem te zdjęcia po prostu ludzi w tych kilometrowych, kurczę, kolejkach po paszporty, to tylko jedno mi wpadło do głowy, że oni chcą spierdalać z Polski, kiedy zaczną nas tutaj wyrzynać. Ja może powiem troszeczkę dosadniej, nie? Bo mój dziadek to by się w grobie przewrócił teraz przez to. Na serio. Tutaj nie ma lipy. My, Polacy... To nie ma jakichś takich, wiesz, nie? Tematów, że coś ściemniam, czy tak, ale no, kurwa, no, bez jaj, nie? Mam lekki żal do pewnej grupy. Do pewnej grupy, z którą przeżyłem naprawdę swoje... większość swoich młodzieńczych lat. Naprawdę mam żal, chociaż bardzo ich szanuję i nigdy ich nie zdradzę i zawsze będę stał murem za nimi. Mówię o grupie kibiców. Pamiętacie, kiedy zaczynały się problemy w Polsce, kiedy zaczynały się pewne problemy w Polsce, ale mówię to już lata temu. I pamiętam takie komentarze, że ludzie pisali, była nagonka, przede wszystkim była nagonka na pseudokibice, kibole, zadymiarze, ustawki, najgorsi byli, nie? Ja zawsze ich broniłem, ponieważ będąc... bronili swoich barw. Tak. Znaczy, wychowując się na osiedlu Złote Łany, zawsze stałem murem i do dzisiaj stoję za murem, za PKS Stal. A tutaj również. I tutaj kolega mówi, że również za PKS-em zawsze stoi murem. Także no w Bielsku Białej tylko BKS Stal. Tylko BKS Stal, to jest bardzo ważne. Za danym klubem, to też stójmy jako Polacy za Polską. Tak, no mnie na mecze BKS-u już zabierał dziadek za mało lata, także tak już mi zostało we krwi. Mój wujek, mój ojciec grał w BKS-ie, Zagłębiu Sosnowiec, także... Wujek również. Tak. Janusz Gałup. No ale do czego dążę? Pamiętacie takie sytuacje, kiedy na Pedałenach, Polszmatach i innych TV-pisach była nagonka na kibiców? Że to kryminaliści, gangsterzy, no masakra. I myśmy wtedy zawsze mówili, zawsze myśmy powtarzali, że zobaczycie, będzie wojna, będzie coś się działo groźnego w Polsce, to kibice pójdą w pierwszym szeregu po prostu za wami, Polacy. Oni pójdą za was, kibice pójdą w pierwszych szeregach w obronie Polaków. Dokładnie. I wiecie, co mnie smuci? Zaczęła się pandemia. Zaczęła się covidioza. Covidioza na maksa. Odbierane nam były prawa. Przymusowe szpryce. Ja się z matką nawet nie mogłem w osiedlu spotkać. Mateusz nawet się ze swoją matulą nie mógł spotkać w ośrodku. I ja naprawdę mam szacun, bo nasi kibice z Bielska Białej jak najbardziej stanęli ramię w ramię z nami w obronie kościołów, kiedy Lempartowa ze swoimi lewackimi tęczowymi szeregami uderzała po prostu na polskie wartości, na nasze polskie wartości. Jestem jak najbardziej z szacunkiem dla tych ludzi, ponieważ znam ich, nie wszystkich, ale też większość mnie kojarzy ze Złotych Łanów, ze stadionów kiedyś. I za to naprawdę szacun, jestem wdzięczny, że stanęli z nami ramię w ramię, murem, w obronie przed tą lewacką falą zarazą. Ale kurczę, gdzie wy jesteście teraz? Przyjaciele ze stadionów, ze starych lat. Ze starych właśnie, gdzie się podzieli tamci ludzie. Gdzie wy jesteście? Dlaczego my teraz sami musimy tutaj być? Dlaczego sami musimy walczyć w tych sądach, w prokuraturach, na psiarniach, na komisariatach, na ulicach w Warszawie, na ulicach w Bielsku, w Katowicach, na marszach? Dlaczego my jesteśmy sami? Dlaczego nie mamy poparcia?
przykro mi jest po prostu, bo wiem, że jesteście mocą, jesteście siłą, szczególnie w Bielsku Białej, jesteście naprawdę potęgą. Jesteście kibice, jesteście mega potęgą. To jest taki skromny apel ode mnie do was. Do obudzenia. Ja jestem nikim dla was, ja jestem nikim, nie wiem, może dla części jestem jakimś kolegą, znajomym ze stadionu, ze starych, dawnych czasów. Ale naprawdę apeluję do was, stańcie z nami murem przeciwko temu nierządowi, przeciwko WHO, przeciwko temu całemu syfowi. Wy tego nie musicie robić, przeciwko... ale chcemy, żebyście to zrobili. No nie musicie, jak najbardziej, ja was nie zmuszam, tylko po prostu apeluję, bo jesteśmy przecież tacy sami. Zależy nam na wolności, zależy nam na prawdzie. Co więcej powiedzieć? Żegnamy się. Zobacz jeszcze na Tomka, jak gra w piłę. Pokaż tu, jak ile zrobisz dookoła świata? Mistrzu? Już wam pokażę. Dawaj, to. To będzie ziomek też. Dobry. Dawaj dookoła świata. Jeszcze raz. Do bólu, aż się uda. Nie poddajemy się. Nigdy. Nie mów się, kurde, tylko krótka. Nic się nie dzieje. Buty może złe. Już prawie. Ale tak jak widzicie, jak ten nasz ziomek się nie poddaje, walczy do skutku i w końcu mu się uda. Tak samo nam się uda. Tylko musimy być naprawdę razem. Zdeterminowani i wszyscy razem. Musimy być naprawdę razem, połączeni. Trudno jest samemu walczyć, nie? No tak, szczególnie, że wiedząc, że mamy naprawdę mega ekipę, przynajmniej ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że ja jestem pewien, mam i gwarantuję, że mamy mega mocną ekipę w Bielsku Białej. Ale możesz sam tylko to sobie powiedzieć, nie? Tak, tak? Ale ja w nich też... wierzę, ja w nich wierzę po prostu, że w końcu dołączą, że w końcu dołączycie. Robisz to dookoła? Także taki... To miał być lightowy live. Batman. To miał być lightowy live, a trochę emocje mnie też poniosły. Małgorzata napisała. A tutaj Siwa napisała. Dobra, jeszcze poczytam chwilę komentarze. Nie znam prawdziwego honoru kibiców. Dla mnie walczyli tylko o swoje wartości i racje swojego klubu. Wiesz co? Siwa, może wiesz, według swojej oceny, według swojego doświadczenia jak najbardziej masz rację, ale ja naprawdę w Bielsku Białej mamy honorowych kibiców, którzy naprawdę, pamiętasz te wszystkie marsze kobiet, te pod znakiem pioruna, LGBT, Marty Lempart, oni naprawdę wtedy pokazali, że stoją za wartościami Polski. Nie tylko za kibicami. I to nie chodziło tylko o kościoły, o chrześcijaństwo, o katolicyzm. Oni stali wtedy za... Oni stali murem z nami po prostu, murem z nami. Ale, stali... ale czy ona była jako kibolka, żeby tak mówić? Nie wiem, wiesz co, no. Nie wiem, nie oceniam, znaczy, tylko ja też tak nie mówię... Oceniam. Tylko, że ludzie, którzy byli, to wiedzą, tak? Tak. Tak. To nie można oceniać, nie? Co tam jeszcze piszecie? Poczytam. Wspomniałem, miał być to luźny live. A już jest taki. To znaczy nie, że hardcore. Nie, ale poniosły mnie emocje w sensie takim, może nie złym tego słowa znaczeniu, ale po prostu powiedziałem co uważam, to znaczy uważam, że kibice, których najbardziej jak najbardziej szanuję. Andrzej, kolacja! Słyszycie, boją mnie na kolację, także już kończę. Także jeszcze raz, apel do kibiców. Stańcie naprawdę murem z nami w walce o wolność, jeżeli chodzi o te wszystkie dyrektywy WHO, jeżeli chodzi o walkę o naszą wolność, nasze prawa człowieka. No i co? Chyba tyle.
Zostawię tego live'a na profilu jeszcze jakiś czas. Może później usunę. Siwę napisała: 3 lata pracowałam w ośrodku sportu i rekreacji. Widziałam i słyszałam różne kluby. Korupcja i nic więcej. Też o tym słyszałem. Słyszałem nawet takie pogłoski, że kibice dlatego z nami nie wychodzą na ulicę do walki o wolność z rządem, ponieważ jakby mają układ, że jeżeli oni z nami nie pójdą, nie wyjdą na ulicę, to będą mieli spokój na stadionach. Nie chce mi się w to wierzyć. Nie chce mi się w to wierzyć. Ni chuja. Nie wierzę, że ci charakterni, przynajmniej nie wierzę w tych kibiców z Bielska-Białej, z Zagłębia Sosnowiec, z Legii Warszawy. Nie wierzę, że ci kibice poszliby na taki układ. Żaden prawilny, prawdziwy, sumienny kibic nie poszedłby na żaden układ z psiarnią. Żaden. Więc nie wierzę w to, co usłyszałem. I apeluję jeszcze raz. Stańcie z nami do walki. Bo to jest przyszłość waszych dzieci. Ja nie mam dzieci, ale większość z was ma rodzinę, ma dzieci. My nie walczymy już o naszą wolność. Nie walczymy o naszą wolność. Znaczy o naszą też, wiadomo, ale jeżeli my tego nie pociągniemy, nie przekażemy młodemu pokoleniu tych wartości, o które my teraz walczymy, czyli wolność, suwerenność Polski, niepodległość, o którą walczyli nasi dziadkowie, pradziadkowie. Jeżeli my o to nie zawalczymy i nie przekażemy tego młodemu pokoleniu, to jesteśmy straceni. Także na tym zakończę tą relację. Idę na kolację. Pozdrawiam. Czołem. Trzymajcie się.